Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszej premierze o królikach. Jeżeli chodzi o tematykę, jest to już ostatnia w tym roku, ale za 2 tygodnie będzie kolejna premiera, podsumowanie całego roku. Także moi drodzy, dzisiaj porozmawiajmy sobie o tym, jak podnosić królika. Zademonstruję Wam i Wam pokażę, w jaki sposób to się robi. A teraz zaczynamy superancki temat. Także moi drodzy, nie zapomnij zostawić łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem i nie zapomnij być na bieżąco cały czas i mnie oglądać. Także moi drodzy, jak najszybciej i jak najlepiej rozpoczynamy naszą premierę, która nazywa się Jak podnieść króliczka. Bo to jest akurat bardzo ważne. No akurat czytałam, to jest naprawdę ważne. No to... to co? To ja myślę, że możemy zacząć. Tak? To lecimy z tym koksem. Dobra, no to jak podnosimy królika? Czyli podstawa. Podniesienie królika. Jak to wygląda? Prawidłowe. Bo mamy tu tylko prawidłowo i nieprawidłowo. Jak prawidłowo podnosić królika? Temat niezwykle ważny. Prawidłowo podnosimy królika następująco. Jedną rękę wkładamy pod brzuch królika, a drugą w tym samym momencie podtrzymujemy pupę malucha. Czyli w jaki sposób? Już Wam pokazuję. Mamy króliczka i bierzemy go, ja odsunę trochę, bierzemy ją w ten sposób. O, dosłownie w ten sposób. Bierzemy właśnie pod dupkę i pod, tak jak jest napisane, tak? Podtrzymujemy pod brzuszek. W momencie przytrzymujemy pupę malucha. Następnie przytulamy malucha do piersi, przytrzymując ręką. Tak? Czyli wiemy, w jaki sposób. Hopsa. O, dosłownie. I tak samo wkładamy. Czyli jeszcze raz, prawidłowe. Temat niezwykle ważny. Prawidłowe podnosienie królika następująco. Jedna ręka wkładamy pod brzuch królika, a drugą w tym samym momencie przytrzymujemy pupę malucha. Następnie przytulamy malucha do piersi, podtrzymując ręką. Tak? Czyli widzieliście jak. Bierzemy, tu mamy rękę. Bierzemy, tu mamy rękę. Tu mamy dupkę. I musimy go tak do o, w ten sposób wyciągnąć. Dobra. No, Śnieżka trochę mi tu nabałaganiła. To jest małpka chodząca. Taka z ogrodu ją wzięłam. Dobra, moi drodzy. A teraz porozmawiamy o nieprawidłowym podnoszeniu królika. Nieprawidłowe, nie podnosimy królika za uszy. Czyli nie łapiemy króliczka za uszka. Nie podnosimy królika za łapki, ani przednie, ani tylne. Nie podnosimy królika za skórę na grzbiecie. Też nie wolno. Nie podnosimy królika za ogon. Za kitę. Tak? Wy to wszystko widzicie, czy nie? Widzicie, okej, okay, dobra. No i to jest to wszystko, tak? Każdy z wybranych właśnie tych punktów nieprawidłowym możliwości jest nieprzyjemna, bolesna i może być groźna dla zdrowia. Także w te sposoby, co są nieprawidłowe, nie podnosimy naszego królika ze względu na to, że może mieć jakieś problemy.
Tylko i wyłącznie możemy podnieść królika w sposób prawidłowy. Bierzemy jedną rękę pod brzuszek, drugą przytrzymujemy pupkę i wyciągamy i trzymamy przy piersi swojej, żeby królik nam wtedy nie uciekł, bo to jest jedyna metoda bardzo dobra. Także moi drodzy, to dzisiaj jest bardzo krótka premiera. Mam nadzieję, że coś się na ten temat dowiedzieliście. Jak podnieść, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Żebyśmy nie brali, nie wiem, króliczka jakoś tam za nogę, za łapkę, bo to naprawdę może skutkować czymś złym. A jeżeli będziemy podnosić go prawidłowo z klatki, albo brać na ręce, chociaż króliki nie lubią tego, każdy o tym dobrze wie, to wtedy będzie zupełnie inaczej. Królikowi nic się nie stanie. Moi drodzy, to już dzisiaj na tyle. Bo dzisiaj taka dosyć krótka premierka. Ja się z wami żegnam. Widzimy się 20 grudnia. To była taka ostatnia premiera z czytaniem. A za dwa tygodnie będzie już ostatnia premiera. Podsumujemy cały rok 2020. Także moi drodzy, zapraszam za dwa tygodnie na premierę o królikach. I o godzinie 19. Także dzięki, że byliście. Do następnego. I miejmy nadzieję, że to, co powiedziałam, się zdarzy. Także to już na tyle. No jak na dzisiaj. Buźka dla was. I zostawiam was trochę z królową. Byście mogli na nią troszkę popatrzeć. No. Także do następnej premiery. I trzymajcie się. Pa!